Witam serdecznie w następnym wideo poradniku, w którym omówimy szablony na podstawie przygotowanego budynku wielorodzinnego, omówimy w jaki sposób nadpisać widoczność danej kondygnacji, a następnie stworzyć z tego nadpisania szablon widoku, którym będziemy sterować innymi poziomami. Spróbujmy przejść na jeden z poziomów, na poziom 1. Następnie nadpiszmy na przykład ściany na um, Wypełnienie pełne, klikając lewym przyciskiem myszy, zaznaczając następnie prawym, spróbujmy nadpisać element graficzny w widoku według kategorii. Przejdźmy później do odpowiedniego miejsca, w którym będziemy mogli nadpisać wzory linie. Przejdźmy do nadpisania wzory cięcia, następnie wypełnienie pełne i możemy zaznaczyć na przykład kolor czarny. Jeśli zmienimy na kolor czarny i zastosujemy, naszym oczom powinny pokazać wszędzie ściany, które są czarne. Następnie w odpowiednim miejscu w widoku, w szablonie widoku, możemy utworzyć szablon z bieżącego widoku. Jeśli stworzymy taki szablon i nazwiemy go odpowiednio koncepcja, on pojawi się w menadżerze szablonów widoków. I w tym momencie ten szablon jest utworzony, ale on nie jest jeszcze zastosowany do tego widoku. Szablon możemy na stałe wpiąć do widoku, i wtedy tym szablonem sterujemy nasz widok, lub możemy zastosować go jednorazowo. Jeśli kliknę prawym przyciskiem myszy na dany rzut, i mogę zastosować właściwości z szablonu. Jednorazowo. Więc jeśli zmienię coś w szablonie, zmiany nie będą uwzględniane w rzucie, jeśli tutaj dam zastosuj właściwości z szablonu. Mogę do danego rzutu przypisać szablon, więc to jest druga opcja. Więc przypiszę do rzutu poziomu 1, szablon koncepcja, który wcześniej utworzyłem, i następnie zastosuję zmiany. Spróbuję następnie przejść do nadpisuj model, edytuj i zmienić. Mój kolor z czarnego na czerwony, ponieważ wcześniej, jeśli nadpisałem widoczność grafika, powinny się tutaj pojawić moje kolory, które wcześniej nadpisałem pod prawym przyciskiem myszy. Jeśli przejdę do tego miejsca, spróbuję zmienić to na czerwono. Zauważmy, czy zmiana będzie uwzględniona w moim rzucie. Jeśli włączę OK, OK, w moim rzucie powinny się zmienić ściany na czerwono. Więc wiemy, że szablon działa. i Jest zaaplikowany do danego rzutu. Pamiętajmy, aby zawsze go tutaj wczytać. Możemy go także wczytać do poziomu 2, poziomu 3, poziomu 4. Możemy każdorazowo klikać we właściwościach przechodząc na dany rzut lub zaznaczyć pierwszy i ostatni rzut, który chcemy. Do który chcemy przypisać szablon z shiftem, czyli zaznaczam poziom 1 do poziom 6 z shiftem, następnie edytuj. I przechodzę do mojej koncepcji. Czasami zdarza się tak, w zależności od tego kiedy i gdzie utworzyliśmy szablon, on będzie pod odpowiednim, odpowiednim typem filtra, więc będziemy musieli wybrać odpowiedni filtr, w którym będzie dany szablon. Mogę wyświetlić wszystkie. Szablony, które zostały utworzone w tym projekcie, pamiętajmy o tym, że nasz to jest koncepcja. Zatwierdzam. I na każdej kondygnacji ściany powinny pojawić się na czerwono. W tym momencie, jeśli będę zmieniał mój szablon, spróbuję wyciągnąć jeden z rzutów, to będą się aktualiz aktualizowały wszystkie rzuty. Przejdę do menadżera szablonów, zarządzaj szablonami widoku. Następnie przejdę do koncepcji i nadpiszę z powrotem z czerwonego na czarny. Tak aby sprawdzić, czy dwa rzuty zmienią swój, swoje właściwości. Jeśli zatwierdzę OK, moje rzuty powinny pojawić się na czarno. I tak z następnymi rzutami. Zobaczmy, jakie inne opcje umożliwia nam szablon. Przejdźmy do jednego z poziomów i następnie spróbujmy coś wybrać na dole z listy, na przykład obok skali. Zauważmy, że wszystkie skale są wyszarzone. Następnie przejdźmy do trybu wyświetlania. Także tutaj są wyszarzone elementy, więc bardzo mam, mam ograniczony dostęp do zmiany właściwości danego widoku, ponieważ mamy wgrany szablon. Możemy wyłączyć. uwzględnienie danego parametru w widoku. Mogę wyłączyć na przykład skalę widoku, zastosować i następnie jeśli przejdę do danego widoku, mogę każdy z nich oddzielnie zmieniać. Spróbujmy zrobić to samo z innym parametrem. Jeśli przejdę do koncepcji, następnie mogę Wyłączyć na przykład cienie. I będę mógł indywidualnie sterować cieniami w danym widoku. Czyli w tym widoku mogę włączyć cienie, w tym też lub nie. Więc tu mogą być włączone, a tu wyłączone. I na odwrót. Włączone, i wyłączone. Jeśli bym zaaplikował w moim szablonie. Cienie I włączył je, to będą zaaplikowane do wszystkich moich rzutów. Następnym sposobem, o którym wspominałem, jest jednorazowe zastosowanie właściwości szablonu do danego widoku. Spróbujmy stworzyć taką sytuację, na przykład w widoku poziomu 0 nie był zaaplikowany szablon, i we właściwościach jest brak. Spróbujmy prawym przyciskiem myszy kliknąć na poziom 0, następnie zastosuj właściwości z szablonu, wybrać mój szablon koncepcja, włączmy zastosuj właściwości i w ten sposób jednorazowo zastosowałem wszystkie właściwości z tego szablonu do tego widoku. Jeśli włączę OK, zauważmy, że rzuty wyglądają bardzo podobnie, ale ten rzut nie ma włączonego szablonu widoku. Ten natomiast ma włączoną koncepcję, czyli w tym momencie widok poziom 3 jest sterowany w dalszym ciągu przez szablon, który wcześniej utworzyłem, czyli przez szablon koncepcja. Natomiast poziom 0 nie jest sterowany przez wcześniej utworzony szablon koncepcja. Właściwości tylko jednorazowo zostały do niego zastosowane. Jeśli utworzę szablon do danego widoku, na przykład poziomu 0, mogę go także uwzględnić w moim widoku 3D. Spróbujmy przejść do 3D. Następnie powielmy widok 3D. Użyjmy zakresu widoku do przycinania, zakresu przekroju do przycinania danego widoku. Zaznaczmy nasz zakres przekroju. Następnie przytnijmy nasz budynek na fragmencie. Przejdźmy do jednego z fragmentów mojego budynku. i Jeśli zastosuję tutaj szablon jednorazowo, to powinny nadpisać się ściany mojego widoku. Koncepcja zastosuj właściwości i wszystkie ściany zostały nadpisane, ich widoczność na kolor czarny. Mogę uszczegóławiać moje nadpisanie. Na przykład właściwościami, które znajdują się pod skrótem VV, lub widok i widoczność grafika. Widok, widoczność grafika lub pod skrótem VV lub VG. I w ten sposób mogę nadpisać na przykład jeszcze stropy na kolor czarny. Pamiętajmy o tym, żeby odpowiednią część w moim wierszu wybrać. Co nadpisujemy? Czy rzutowanie, czy cięcie? Pamiętajmy, że zacięcie odpowiada zakres widoku. Więc to, co jest przecięte, jest przecięte przez zakres przekroju lub zakres widoku. Jeszcze raz. Wypełnienie pełne, nadpisz, zastosuj. Należało wcisnąć jeszcze, zastosuj. OK. I widzę, że jest nadpisane. To jest płyta fundamentowa. Więc też będę mógł nadpisać na przykład prawym przyciskiem myszy według kategorii wzór cięcia, wypełnienie pełne, kolor czarny. I w tym momencie nasz przekrój został nadpisany. Mogę także nadpisać na przykład powierzchnię moich stropów, aby je wyróżnić w przestrzeni. Włączam skrót VV. Następnie przechodzę do stropy i nadpisuje rzutowanie wzory na kolor szary. W niektórych sytuacjach także używa się na przykład przy nadpisywaniu ścian, powierzchni, przejrzystości. Czasami chcemy mieć wgląd w budynek i łatwość w zaznaczaniu, więc mogę też w 3D nadpisać Ściany i ich przeźroczystość na przykład na 25%. Jeśli to zastosuję, będę więcej widział w budynku. Będę mógł łatwiej zaznaczyć na przykład drzwi, które są za ścianą przed naszym widokiem. I w ten sposób będę mógł zmieniać właściwości mojego widoku szablonem lub ręcznie. Następnie z takiego widoku będę mógł szablon, następnie utworzyć inny widok, widoczność grafika, szablony widoku. Otwórz szablon z bieżącego widoku. Pamiętajmy, żeby był aktywny. Otwórz szablon z bieżącego widoku. Następnie łączę tutaj przekrój 3D. Włączam OK. Przekrój 3D. Nadpisuję wszystkie parametry. OK. Spróbujmy na przykład utworzyć nowy przekrój 3D. Prawym, powiel, powiel. Spróbujmy zaznaczyć na przykład taką ścianę. Stworzyć z niej zakres przekroju. Możemy też ją trochę wyciągnąć w tą stronę i w ten, aby zobaczyć kontekst danej ściany. I do tego fragmentu mojego budynku 3D zaaplikować mój wcześniej stworzony szablon czyli szablon przekrój 3D Zastosuj i mam nadpisany w ten w ten sam sposób mój widok który wcześniej utworzyłem ręcznie i stworzyłem z niego szablon Przekrój 3D, zastosuj i teraz tym szablonem będę sterował tymi dwoma widokami i przechodząc na widok Szablony widoku. Zarządzaj szablonami widoku. Będę mógł edytować szablon przekrój 3D i następnie zmienić na przykład nadpisanie modelu i jego kolor na inny, na przykład niebieski. W ten sposób mogę zmieniać kolorystykę. Nadpisałem płytę fundamentową. Przechodzę jeszcze raz na przekrój 3D, przekrój 3D. Następnie nadpisz model i przechodzę do stropów. Zmieniam czarny na niebieski. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie naszego wideo poradnika. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz przeglądnięcia naszego fanpage'a na Facebooku. Zapraszamy do oglądnięcia innych filmów na naszym kanale.